bardzo miło wszystkich gościć na kolejnym spotkaniu w Sympatyku Sosnowca. Niedawno obchodziliśmy kolejną rocznicę, już od 2 lat spotkamy się w dużym gronie. Nasza podjęta inicjatywa nadal trwa i miejmy nadzieję, że dalej będziemy gościć tak wspaniałych gości jak dzisiaj. Dzisiaj naszymi gośćmi są legendy sosnowieckiego hokeja. Polskiej legendy hokeja. No nie tylko sosnowieckie oczywiście. 5-krotni mistrzowie Polski w latach 80. Przekazuje głos. Lider zespołu biało-czerwonych, reprezentował nasze barwy narodowe 156 razy, 3-krotny olimpijczyk, kapitan drużyny Zagłębia Sosnowiec, na koszulce numer 15, pan Andrzej Tomasz Zawała. Dzień dobry. Sosnowieckiego Zagłębia, skuteczny napastnik reprezentacji Polski, strzelec 77 bramek dla naszych barw narodowych. 3-krotny olimpijczyk, Sosnowiczanin numer na koszulce 12, pan Henryk Tomasz Szpetel. Dzień dobry. Jeden z najskuteczniejszych obrońców na lodzie, wychowany w Zagłębia Sosnowie, 3-krotny olimpijczyk, numer 6, czyli Marko. Oraz mistrz 1985 roku, wielokrotny reprezentant biało-czerwonych, olimpijczyk, wspaniały środkowy napastnik z numerem 9 na koszulce, nasz ulubiony polski grecki. Prosimy Państwa o czynny udział w tym spotkaniu. Zawsze te spotkania ze sportowcami są bardzo emocjonujące i prosimy o kulturę bez jakichś tam... No. Poprosimy gości o to, żeby nam się przedstawić, jak to się w ogóle podziało, że stali się hokeistami. Prosimy zadawać pytania, mam nadzieję, że nam udzielą wszelkie odpowiedzi. No i myślę, że pod koniec spotkania jeszcze jakieś zdjęcia powinny się uda zrobić. Witam Państwa. Nie wiem, co mam zacząć, od życiorysu? To nie skończę dzisiaj, bo jest dość długi. Urodziłem się w Krynicy i tam się wychowałem sportowo i nie tylko sportowo, ale dość szybko opuściłem Krynicę. Miałem to szczęście, że mamusia moja po prostu wszystko robiła, żebym nie grał w hokeja, a jej nazwał się kolano szczelonym. Do tego stopnia doszło, że w takiej sytuacji, że miałem zakaz wyjścia na lodowisko. To już tak jak dzisiaj, że mamusia czy tatuś torbę nosi zawodnikowi. Inne czasy, ale przez to, że zabroniła mi chodzić na uprawianie hokeja, ja pochodzę z rodziny, gdzie dwóch braci grało ojca w lidze na poziomie pierwszej ligi i brat matki. Także tutaj jest taka więź była. Mając lat 5, już wylądowałem na lodowisku, gdzie brat matki mnie urzucił na łyżwach. Ale wracając dalej do tego, że ja się ciągle śmiałem później, że mama mi dała największą broń, jaką mogła mi dać, to, że mi jak mnie wyrzucili z środowiska, to wykombinowałem jazdę figurową. I przez 2 lata trenowałem jazdę figurową. To była największa moja broń dzięki mamie. Bo to, kto ma jakieś pojęcie o jeździe, to sobie zdaje sprawę, co to jest, jaka jest technika jazdy figurowców, a hokeistów. Tam jest odbicie biodrowe, a tutaj kolanowe, no to takie szczegóły. Ale to tak, że później się szybko to już poleciało, jak z powrotem wróciłem. A jeszcze do szkoły baletowej miałem do tego, do szkoły muzycznej. Tak wszystko uprawiałem, a w rezultacie tylko hokej i kija mi brakowało. No ale jakoś to tam przetrwałem. Szkołę też wybrałem ze względu tylko, żeby uprawiać hokej, żeby zostać w Krynicy, to poszedłem do szkoły gastronomicznej, a nie do tej szkoły, gdzie chciałem iść, do technikum samochodowego, czy samochody, wiadomo, bo tego chłopca pociągają. Ale w rezultacie wygrałem na tym wszystkim. Wyjechałem do Oświęcimia, mając lat niespełna 18 i już nie wróciłem. Także dzisiaj jest ponad 40 lat, jak wyjechałem z domu. I tam poprzez Oświęcim, 3 lata w Bogdonie, gdzie zacząłem razem grać z Urczykiem, który przyjął się, nawet nie wiedziałem, gdzie taki klub jest, w Siedlce. Też tak było. I trafiłem tutaj już do stajni
Sosnowieckiej, tutaj grupa pana Henka Pytla, wtedy tutaj rządziła. I tutaj rzeczywiście trzeba podkreślić, że wspaniały człowiek świętej pamięci, który po prostu zbudował tę drużynę. Hokej w ogóle w Sosnowcu, pan Jan Rodzon. Dzisiaj nie ma takich ludzi, tak zaangażowanych. No, on miał inne czasy, to były, miał możliwości. Będąc dyrektorem kopalni, później zjednoczenia, w randze wiceministra, także on miał takie możliwości. Ale to trzeba przyznać, że on po prostu, on pokochał ten hokej. Drużyna dla niego, to on traktował nas jak swoich synów. Wszystko musiał wiedzieć. Były takie okresy, gdzie mówiło się, jak żeśmy zaczęli wygrywać, że nas ładują tam jakieś tam odżywki. Tak, były. Rodzynki, czekolada przed treningiem, kierownik pilnował, żeby zawodnik nie wyszedł na lód rano na czczo, na pole. Piwo czeskie, bo polskie było wtedy słabe, bo nie był tylko żywiec. Jak już miał zawodnik dostać to piwo. I tutaj ta drużyna była po prostu stworzona i to byli zawodnicy praktycznie z całej Polski. Był taki moment, że wychowankiem w pewnym momencie, na początku był tylko Henio Pytel, a reszta to była przyjezdny, a dopiero później zaczęli wchodzić do drużyny Marek Cholewa, Jarek Morawiecki, to już byli miejscowi, już byli wychowankami. Wspaniały okres tych paru lat. Ja dalej, dzisiaj jest ciężko stworzyć coś takiego, bo to są niesamowite pieniądze. Musiał być bardzo, bardzo bogaty sponsor i dzisiaj cokolwiek zrobić, to nie na takiej zasadzie jak kiedyś, że prowadził kopalnię taki dyrektor, to on wszystko był w stanie załatwić. Nawet świnie do ostrzelku, jak były kartki. To się tak mile wspomina. Uważam, że trzeba o tym mówić w tych czasach. Gdzie nie było mięsa, nie było nic w sklepach. Ja tu nie robię propagandy, broń mnie Panie Boże. Tylko sytuacja taka była, że nieraz tak widzę dzisiaj, jakie mają warunki zawodnicy i ciągle tylko im mało niezadowoleni są. A my w nocy, całą noc było nieraz i tak, że trzeba było stać za kawałkiem mięsa, a po południu o 17 był mecz. Bo trzeba było, dzieci było małe, trzeba było robić zakupy. Żona nie pójdzie, w nocy nie będzie stała, jeszcze policja jeździła. Milicja. Przestawiłem się. Nie wiem. Myślę, że może się doczekam. To jest to samo, panie Andrzeju. Myślę, że się doczekam jeszcze tej chwili, że będzie na stadionie w Sosnowcu pełna hala i że ta drużyna będzie walczyła o pierwsze miejsce. Bo naprawdę jest tu klimat i rodzice są zaangażowani, widzę w tych grupach młodzieżowych i młodzież też jest, ale to dzisiaj to po prostu bez zewnętrznej pomocy, z zewnątrz, to jest cokolwiek, wiedzą dobrze rodzice, którzy mają chłopców, jak to jest problem. I nie każdego dzisiaj stać inwestować w zawodnika, zwłaszcza te kije, to jest plaga. Są tak drogie, a to łamią się gorzej jak smolnia. No także cieszę się, dziękuję bardzo za zaproszenie. Lubię nieraz tak posiedzieć, pogadać i pospominać, bo to jest naprawdę przyjemne i dla mnie też jest przyjemnością, że ktoś mnie jeszcze słucha. No dziękuję bardzo. Ja też chciałbym przywitać Państwa. Nie wiem, co Państwa interesowało. Co dotyczy mojej osoby. W każdym razie mnie mama ani rodzice nie gonili tak jak Andrzeja z lodu. Mój wybór sportu od najmłodszych lat był bardzo duży, bo gdyż w Sosnowcu uprawiałem praktycznie wiele sportów i to w Zagłębiu, które mnie ciągły po prostu w życiu. Nie? Zaczynałem od tenisa, gdyż wychowałem się na osiedlu Rudna,
naprzeciwko stadionu Stal, Sosnowiec, później Zagłębie. I tam z okna obserwowałem zawsze, jak mecze były, piłki nożnej, tenisa grali, także od najmłodszych lat ten sport był mi bardzo bliski. Oprócz tenisa uprawiałem także piłkę ręczną i to wszystkie było w klubach sosnowieckich. Później nadszedł czas, że trenerzy mówili mi, że musiałem już zdecydować, czym się zająć jako pierwszoplanową dyscypliną. Wiadomo, że już hokej jak zacząłem uprawiać, nie pozwalał mi już na tak intensywne zaangażowanie do tenisa czy do piłki nożnej i wybrałem hokej, gdyż jako już 18-latek zostałem powołany do kadry narodowej i musiałem po prostu zdecydować. I wybrałem hokej, do czego tak naprawdę powiedziawszy na pewno nie żałuję do dzisiejszego dnia, bo gdyż moja kariera tak płynęła po prostu, doszedłem do tego, co planowałem zawsze sobie jako cel wyznaczałem. Po 8 latach, w latach 80, to był trzeci, 84, wyjechałem na kontrakt do Niemiec. Grałem tam w Landshut. Spędziłem tam. Zdobyłem tak samo wicemistrzostwo Niemiec z drużyną Landshut. A następnie grałem w Wolfsburgu, wspólnie ze Stasiem Klockiem wprowadziliśmy do drugiej ligi. A następnie we Frontem. Także moja kariera we Frontem się jako już później grający trener, tylko trener, zakończyła i po czym powróciłem do kraju. Tak po tym moja kariera się zakończyła. Proszę Państwa, no ja jestem rodowitym mieszkańcem tego miasta. Urodziłem się tutaj. No, jeżeli ktoś mieszkał na Zamkowej i miał widok na lodowisko, no to trudno, żeby nie grał w hokej. Nauczyłem się tylko i wyłącznie grać w hokej. Nie umiem grać w koszykówkę, w siatkówkę, to znaczy się nie umiem grać wyczynową. Jakieś tam pojęcie mam. Ale jestem, powiem szczerze, aktywnym kibicem. Chodzę na piłkę, chodzę na koszykówkę żeńską. Także jeżeli chodzi o mnie, to tak jak mówię, tutaj z kolegą Jarkiem rozpoczęliśmy prawie równocześnie naukę jazdy na łyżwach pod okiem takich Państwo, jeżeli się interesujecie sportem i hokejem, to pod okiem pana Mietka Stachowicza, to są goście, którzy byli zawodnikami pierwszej drużyny, i pana Jurka Orlińskiego. To byli ludzie, którzy po prostu grając w Zagłębiu trenowali nas, uczyli nas jeździć na łyżwach, te pierwsze kroki żeśmy stawiali pod ich okiem. I to mogę powiedzieć, że to byli moi pierwsi nauczyciele. Później, proszę Państwa, coraz lepiej, szło nam coraz lepiej i tutaj koledzy, miałem zaszczyt grać z nimi. Miałem również przyjemność grać z panem Krzyśkiem Pociadłą, z panem Krzyśkiem Morawieckim. To są chłopcy również z naszego miasta i nasi wychowankowie, którzy, tak powiem szczerze, przetarli nam to miejsce do tej pierwszej drużyny. W naszym klubie tutaj grałem do 90 roku. Tu był już kryzys, wtedy hokej się powoli rozpadał. Dostałem propozycję przejścia do Unii Oświęcim. Poszedłem tam, powiem szczerze, robić ten początek wielkiego hokeja w Oświęcimiu. Grałem tam 8 sezonów.
W międzyczasie grałem jeden sezon w drugiej lidze w Czechach, w Karwinie. Grałem tam w drugiej lidze w Czechach. Moim trenerem, proszę Państwa, był Rudolf Rochaczek, gość, który prowadzi się w Krakowie. To była jego pierwsza praca po szkole. Więc w tych Czechach, w tej drugiej lidze, awansowaliśmy do pierwszej ligi, a ja powróciłem z powrotem do Oświęcimia. Po zakończeniu tej gry w Oświęcimiu miałem krótkie epizody w Tychach, jeden sezon w Krynicy, parę miesięcy, no nie mogę się tam z tymi ludźmi porozumieć do końca. Warszawa. I no, z Krynicy poszedłem do Warszawy, także mówię, to były krótkie epizody. W 2000 chyba drugim roku powróciłem tutaj do Sosnowca, pomogłem chłopakom w awansie do Ekstraklasy, a później za rogiem pomogłem utrzymać się w tej Ekstraklasie, no i tak zakończyłem swoją krótką karierę, bo trwała jakieś 22-23 lata. Dzięki, dzięki. Dzięki, dzięki. Jaku, mów, mów. Ja bym chciał powiedzieć tylko tyle, że no, mogę też podziękować bratu za to, że mnie przyprowadził na lodowisko i mogłem zobaczyć, jak się trenuje. No, pociągło mnie to. Interesowałem się tak samo piłką. I wybrałem hokej dlatego, żeby zajęcia codziennie. To świadczy o tym, że tak bardzo mi się spodobał sport. Nie wyobrażałem sobie dnia bez sportu. I dlatego wybrałem hokej, nie piłkę, bo piłka miała dwa razy w tygodniu. I wolałem grać w hokeja. Tak, Marek powiedział, razem przechodziliśmy wszystkie szczeble. Od kajtków, gdzie uczyliśmy się, potem przez juniorzy i przez juniorów. Dojdźmy do pierwszej drużyny. Z tą drużyną też zdobywaliśmy Mistrzostwo Polski. Ja chcę wspomnieć o takim trenerze, jakim był trener Pulas, który nas nauczył dużo rzetelności, pracowitości przede wszystkim. I to dzięki niemu myślę, że też osiągnęliśmy te sukcesy. Był bardzo wymagającym trenerem, ostrym wymagającym, ale to, że teraz go wspominamy, świadczy tylko o tym, że wiedział, co robi. Że trzeba było tak wtedy rozmawiać z młodzieżą i zachęcać ich do uprawiania sportu, żeby nie weszli w drugą stronę, bo mieliśmy kilku chłopaków, naprawdę kolegów naszych zdolnych, a mogli dojść do jakiejś tam kariery sportowej, no ale skręcili bok, no niestety w drugą stronę poszli, a naprawdę mieli talent i mogli osiągnąć do tego. Także ja myślę, że tutaj temu trenerowi też bardzo zdarzy. Co jeszcze mogę powiedzieć? No, na pewno Państwo wiedzą słynną aferę olimpijską, która nie idzie, powinien się ominąć, jeśli chodzi o moją osobę. Każdy to zadaje pytanie. Powiedz, że lubię paszczy. Kokiety. Ja myślę, że jeszcze poczekajmy. Może jeszcze 2-3 lata, bo już się pomału pewne rzeczy wyjaśniają. Zresztą Andrzej Zabawa jest świadkiem tego na ostatniej konkursie w Krakowskim zebraniu. Pojawił się pan doktor, który z pochodzenia jest Australijczykiem. On był w komisji w Calgary tej dopingowej. No i mówi teraz ciekawe rzeczy. Ja myślę, że tutaj, jeżeli Polski Związek dołoży jakichś starań, to jeśli się wyjaśni ta sprawa raz na zawsze. Polski Związek to jest beton. I wtedy będziemy mogli mówić szczerze o tym, czy grałem doping, czy nie. Także tak powiedziałem, no pomału pewne rzeczy się wyjaśniają. To już mija prawie 30 lat, także myślę, że w końcu ktoś... Trzeba by było to skończyć. Wpuści parę, pomalutku, ale wpuści parę. No i tyle, no, jeżeli mają Państwo jakieś pytania. To... Jaruś, ty miałeś grać w NHL-u. No, trudno. Tak się poukładało, niestety. No, ktoś się załatwił po prostu. Proszę. Moje pierwsze pytanie, to ja miał pytanie do pana Andrzeja. Pan Andrzej cały czas czy nie uczestniczy w pracy klubu. Czym się różniły treningi kiedy wy trenowaliście, kiedy wy zaczynaliście od treningów, które dzisiaj młodzież odbywa na swoich zajęciach? Znaczy się, ja tak z klubem nie mam do czynienia z reprezentacjami bardziej. Od 10 lat jestem z pierwszą reprezentacją. Technika zmieniła się, przygotowania zawodników.
Dzisiaj nie stosuje się, dla mnie to była tragedia, krosów, biegów po 10-12 kilometrów. Jeszcze jak wymyślił dowcipny trener na kaletówki biegiem i po tych kocich bombach z powrotem, to ja miałem kolana gdzie napompowane, woda. Teraz nie ma tego, teraz się stosuje pływanie, rowery. Ja miałem taką sytuację. W 1978 roku przed Belgradem, to co roku się robi badania. I szefem w Katowicach był docent Dec. No i do niego się szło na koniec. Przychodziło się wszystkich tam lekarzy, specjalistów i on podbijał książeczkę zdolności. No i on zobaczył moje wyniki i mówi tak, synek, ty się powinien grać w szafie, a nie w hokeja z twoją zdolnością. Ale sterpetą jedziemy na mistrzostwa do Belgradu. Po trzech dniach, jak mnie zobaczył na lodzie, przychodzi i mówi, synek, ty wszelkie reguły medycyny sportowej załamuje. To jest niemożliwe, co ty na lodzie robisz, a co badania wykazują. No i poprosił mnie, bo mnie to było obojętne, mnie to nie zależało na tym, czy ja będę badania robił, czy nie. Były momenty takie, że zrywałem kable, bo mi było duszno. Jak mnie pod rower podbieli. I zrobił mi badania. To jest, posłuchajcie Państwo, 78 rok. Indywidualnie. Byłem u niego trzy razy. To już byłem tu w Sosnowcu. Przyszedłem do Sosnowca i to było w porze letniej. Zrobił mi badania i zrobił mi cały cykl przygotowania letniego. I co się okazuje? Wyrzucił pierwsze, co wyrzucił mi, wyrzucił mi krosy. I zrobił mi cykl treningowy pod moje wrodzone predyspozycje, czyli bieganie na dystansie 30 metrów 50 maksymalnie, czyli wytrzymałość szybkościową, to co mi natura posiadała, to przyspieszenie. I zaczyna się zgrupowanie w Nowym Targu. Pierwsze zgrupowanie, trener zarządził 12 kilometrów, lecimy koło krofi. No to ja do trenera mówię, no to jak to ja przecież to ja badania robiłem, przecież powinien iść na bieżni i na bieżni trening odbyć. Mówi, Andrzej, przeleć, nie mam trenera dla ciebie specjalnie tego. Na tym się skończyło, już więcej badań nie zrobiłem. Wracam dzisiaj do nowych treningów. Myśmy trenowali tu jak każdy z nas tutaj. My jesteśmy wychowani na szkole rosyjskiej, radzieckiej. I to była kartorga. To, co myśmy to przechodzili na zgrupowaniach. Ja pamiętam pierwsze zgrupowanie w Cerniewie, to po tygodniu po prostu chciałem do domu wrócić. Gdyby nie trener Bruk, ja bym w życiu nie zagrał w reprezentacji. On mi wypił to z głowy. I raz, że pieprzył się do mnie jeden ze starszych zawodników, a druga sprawa była bardzo ciężko. Naprawdę ciężko. To były tony przerzuconych złomu plus krosy i piasek. Rano 45 do godziny były rozruchy, nie? Już od 7 godziny. Dzisiaj tego nie ma. Dzisiaj zawodnicy leciuteńko, a zwłaszcza najlepsze przykłady to są tychy. Od piątku do poniedziałku wolne. Tak się trzeba bawić w hokej. Mają takiego trenera Czecha. Dlatego ja, jeżeli chodzi o czeskich trenerów, jestem przeciwnikiem i to bardzo wielkim przeciwnikiem Czechów, bo oni tu przyjeżdżają, to nie są trenerzy z jakiejś wysokiej półki, tylko oni tu przyjeżdżają zarobić i robią nas po prostu w balona, a prezesi płacą grube pieniądze, naprawdę grube pieniądze i żaden Czech jeszcze nie słyszał, żeby jakiegoś zawodnika nam wychował w kraju. Bo oni nie mają celu w tym. I tak samo, jak twierdzę dalej, zobaczcie Państwo, jak obserwujecie, co jest z Chmielewskim. On się nie umie znaleźć. Rzucają go gdzieś po jakichś tam ligach, po jakichś farmach. I dla mnie on już jest skończony. Druga sprawa, Wronka dzisiaj, na dzień dzisiejszy. To nie jest ten Wronka z Krakowa. No i poszedł do takiego zespołu świetnego. No i co z tego? Jak on jest na każdym meczu w innym ataku gra, albo w ogóle nie gra. No i tak to wygląda. I dzisiaj jest dużo bardziej chyba zaawansowana sprawa medycyny. Badania i trenerzy mają materiały, badania krwi, jak mogą
No, także tutaj jest całkiem inaczej się przygotowuje zawodnika jak kiedyś. Jak zawodnik przetrzymał zgrupowanie, to znaczy się mówi aj na Mistrzostwa Świata. Jak nie pan na serce, nie? No, jak było? Jak ja było dla jego roba? To jest pierwszy mój trener w reprezentacji. No, nie było siły na gościa. Tak to wygląda. Panie Andrzeju, a Karel Mach? To był człowiek, ale to był bardzo cwany gość. I tolerancyjny. On po prostu wiedział, co ma za drużynę. On miał zawodowców po prostu. I on się nie wtrącał zawodnikom. Nie przeszkadzał, bo w tym czasie, co myśmy robili mistrza, to tutaj to trzy ataki to były praktycznie reprezentacyjne. No tak było. No, to wyłącznie z bramkarzem. Ostatni, który przyszedł do Zagłębia, to był Olszewski Wodek. Wodek Olszewski, tak. Tak jest. I to była drużyna, gdzie z ciągu zawodników 22-23-letnich. Czyli z perspektywą na parę lat. Tak jest. I Karol, gdyby tam był jakiś inny, ambitny trener, to on by tego nie osiągnął. Przy tych indywidualnościach, które były tutaj w Zagłębiu. On im pozwolił grać. Każdy. I tak, to była drużyna, gdzie było trzy grupy. No to oczywiście. A najlepiej było widać na treningu, jak był sparing między sobą. I na przykład do kapelusza po 100 zł. To była większa rzeźnia jak na linii. Bo wyciągnął z kieszeni swoje spojrzenie. Ale tak wyglądało. No, ale to rzeczywiście tutaj, bo to zaczął, trzeba tutaj jeszcze o postaci, która zaczęła budować z prezesem, o trenerze Chmury. To on w rezultacie, jako trener, on tu zaczął sprowadzać zawodników z najwyższej półki w Polsce, z tego targu. W pierwszych latach, ja przyszedłem w 1978 roku, gdzie już drużyna już praktycznie już była zbudowana. To nas przyszło wtedy trzech. No, ale to ja mówię, to 1978 rok, ale to już zaczęto budować tą drużynę 1975-1974 rok. I bardzo dużo zawodników przyszło i to Chmura ściągnął z Nowego Targu. Pokażę. Później przyszli z Nowego Targu, ale przyszli z Katowic. Oni wtedy byli na studiach i oni przyszli z GKS-u Katowice, to Karze, Marcinczak, tak. Jajszo, który tu doszedł. Oni przyszli z GKS-u i wtedy znaleźli tu Zagłębie. Nie, dzisiaj jest może taka sytuacja, jeżeli się ma bardzo dużo pieniędzy, to można zrobić w ciągu 2 lat mistrza Polski w hokeju. To jest zdecydowanie łatwiej jak w piłce nożnej. Bo to kosztuje. Kupuje się zawodników i po prostu się gra w klocki i się mecze wygrywa. Kiedyś trochę inaczej to wyglądało, bo mimo wszystko by się wydawało, ale zespoły były ustabilizowane finansowo, bo były to hutnicy, byli to górnicy, także były podobne stoczniowcy, były podobne były po prostu warunki. Dzisiaj jest tak, że jest cztery kluby dobrze sytuowane, a reszta to po prostu bidę klepią, no grają, bo grają. I na przykład i to taki slogan, mi się bardzo śmieszy, mnie to nic nie daje. Sponsor będzie, jak będziemy grali w Ekstraklasie. To są bzdury totalne. Ja w to nie wierzę po prostu. Nie znam takiej sytuacji, żeby nagle się znalazł sponsor. Nie chcą wchodzić w hokej, jeżeli my nie będziemy mieli mocnej reprezentacji. Nie zaistniemy pierwszą reprezentacją. To ja po prostu nie wierzę w taki hokej, że na lidze coś się poprawi. Nie poprawi się. Związek jest niestety za słaby na to, żeby po prostu przekazać klubom. Zmusić kluby. Że jeżeli przychodzi obcokrajowiec, proszę Państwa, w dzisiejszym hokeju za 4000 euro, to niech on gra na te 4000, a nie tylko kasuje. I żeby nasza młodzież mogła z niego coś mieć i obserwować, czerpać. Bo to są wzorce. Młodzi obserwują, upodobniają się do tych zawodników. A tu przychodzą zawodnicy, jak jest z nazwiskiem, to ma 40 lat z trzech. No to po co mi taki zawodnik? A młody siedzi, się go nie dopuszcza i nagle się okazuje, że przychodzi lipiec i połowę drużyny wyjeżdża do Anglii na robotę na zmywak.
i to w tym reprezentacji Polski. Bardzo dużo takich. Ja jestem na co 10 lat z tymi zawodnikami. A odrobny co robi, przepraszam? No, a w Anglii gra teraz. No, nie, co? Ale gra. Gra w drugiej lidze. Ale gra. Też poszedł z pierwszej ligi francuskiej, poszedł do drugiej ligi. Widocznie ma lepsze warunki finansowe, no, i dlatego poszedł. No. Z drugiej strony się nie ma co dziwić, jeszcze pogra ile? 2-3 lata i co? I koniec. Panie Andrzeju, kierowniku z kadry A. No. Według pana najlepszy bramkarz w Polsce, kto by nie bronić? Tak szczerze powiedziawszy, to my nie mamy najlepszego bramkarza. Dlaczego jest? Mówię Radziszewski, to świadomie. Radziszewski jest pomijany. Dlaczego? To nie to, że jest pomijany. Radziszewski już nie jest młodym zawodnikiem i trenerzy biorą to pod uwagę, bo fizycznie on nie jest w stanie wytrzymać turnieju. To mówię świadomie. To kto jest lepszy? Janek Murasz od niego? Proszę? Janek Murasz jest lepszy od niego? Ale oczywiście. I on na przykład... jest to ciężka rola trenera, jeżeli ma na przykład trzech facetów i to trzech niepewnych. Bo nikt nie przewidzi, jak będzie bronił Przemuś, czy nie wyjedzie dwa razy z tyłu i nie poda Koreańczykowi na pusto i przegrywamy mistrzostwa na Krynicy. No, ale to i takich sytuacji to mógłbym mnożyć. Na Węgrzech robi taki sam numer Radzik z Norwegami o wejście do tego, do pierwszej, do ekstra, do zaplecza, znaczy do elity. I na każdym jakiś robią bramkarze. Jak zabroni jeden mecz wspaniale, to na drugim meczu już jest nie ten chłop. Czyli przyjmijmy, co ten Murray. Ale ja też podejrzewam, że to tylko jest taka gwiazdeczka troszkę. I już na przykład teraz w coś wygrali ten turniej w Gdańsku, no to już był średniaczek. No tak. Nie pomógł, nic wielkiego już nie było. Także tutaj jest. I tu jest sytuacja taka, że jeżeli my nie pójdziemy z młodzieżą, z masówką, a tu koszty są niesamowite. I jak tutaj związek nie pomoże klubom, to tu się nic nie będzie działo. A pomaga? Raczej nie. To nie jak związek jest zadłużony po uszy. No więc właśnie. Jak ja słucham w telewizji komentarza, że komentator tłumaczy, mówi ludziom, że Szwajcaria czarny koń mistrzostw świata, to ja wam pierdoły opowiadam dla mnie, bo jak ja będąc na mistrzostwach nawet na 20 parę lat temu, rozmawiałem z lekarzem tam miejscowym. Taka była sytuacja, że tam zawodnik miał kontuzję i udawał, że go przyszedł i od nas, bo się Kazachstanu wystraszył. Też mamy takie sytuacje. Albo na przykład łyżwy sobie podcina plastik i mówi, że mu Kazachstanu wszedł, ktoś z Kazachstanu i mu podcieli łyżwę, żeby nie grać. No, są różni, bo to są młodzi chłopcy, 18-19 lat, różni. Szwajcaria od lat 80. Czyli to są moje już końcówka, bo ja w 86 roku ostatni raz byłem na mistrzostwach w Moskwie. Zainwestowali potężnie w hokej. Ja już nie mówię o bazach, bo my baz w ogóle nie mamy hokejowych. Stricte tylko hokejowych. Potężne pieniądze zainwestowali. Ale przez co? Poszło to równolegle. Z góry i z dołu. Czyli z góry ściągali Kanadyjczyków i najlepszych zawodników typu Krutow, tam grał ten Jakuszew. To zawodnicy ze zbornej. Z pierwszej półki? Tylko z pierwszej półki. Kanadyjczycy to samo. Tak okres w latach 80., połowy 90. zamknięty. Tam jedyny Polak to się Grut złapał. Tam w Szwajcarii. I tam poszły pieniądze. I szkolenie od dołu. Szwajcaria ma, my mamy gdzieś około 2000 ludzi. Znaczy młodzieży, wszystkich, małych, seniorów i tak dalej. 2000. A Szwajcaria, co to za duże państwo jest? 55 tysięcy. To jest takie porównanie, jak z piłką ręczną. Francja, a Polska. 20 tysięcy do pół miliona uprawiających. No to tutaj jest, to już wszystko, to jest cała odpowiedź. To jest porażka. Panie Marku, jak się panu grało
gdzie parę razy pan rzucił bandę jakimś napastnikiem, a później trzeba było z nim grać w jednej drużynie w reprezentacji Polski. Jak to się później takie relacje się zbiegają? Proszę państwa, to jest proste. W zawodzie to jest jedno, po zawodzie to jest, ja nie mówię, jest wielka przyjaźń, ale w ostatecznej wersji musimy się tolerować. No, więc ktoś, powiem tak, ja kogoś ostro zaatakowałem, ktoś zaatakował mnie ostro, fair, nie fair, ale kończymy, podajemy sobie rękę, nie kłócimy się na Facebooku, powiem o Facebooku, a wtedy także sposób prosty, czy to chłopak z Nowego Targu, czy tutaj chłopcy ze Śląska, z Janowa, z Katowic, nie robią to żadnej różnicy. Animozje są kolejnymi kibicami, myślę, że animozje to były kiedyś między kibicami i... Są teraz! Tak, ale nie hokeja. Ale nie hokeja, bo ja rozumiem piłkę nożną, a ten... A hokeja, powiem szczerze, jak państwo zobaczycie mecze ligowe, śladowe ilości kibiców na niektórych lodowiskach, 200, 300, na Ekstraklasie, to są takie... Śladowej ilości z kibiców, kibice pewnie o to w Nowym Targu wdycha, a tak reszta raczej nie. Także gra przeciwko komuś, jeżeli chodzi o zawodnika klubowego, a zawodnika w reprezentacji z tym zawodnikiem grać. Graliśmy o jedno, w reprezentacji o jedno, a lubię jak każdą. Czy z państwa ma jakieś pytanie jeszcze do naszych gości? Dzień dobry, ja mam takie pytanie. Chciałbym wiedzieć, jak panowie wspominają Igrzyska Olimpijskie, ale nie tyle jeśli chodzi o to, co na lodzie, całą całość, ale Igrzyska Olimpijską. Ja byłem w Innsbrucku. 76, 80 było represji w Stanach Zjednoczonych i Sarajewo 84. I każda ich zyska, jeżeli chodzi o to organizacyjną, są inne. Jedne są biedniej robione, drugie bardziej bogate. Ja najmniej wspominam mimo wszystko ten Innsbruck 76 rok. To jest okres taki, gdzie tam rzeczywiście wioska olimpijska, cała oprawa i jedzenie, no to zawodnik patrzy, bo tam nie ma być telewizora w pokoju, bo my nie mamy czasu oglądać telewizji, ale to przeważnie się buduje osiedla, ogradza się je, to są normalnie mieszkania, takie normalne piliki podstępują ludziom. I było naprawdę bardzo bogato w porównaniu na przykład w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych zrobili wioskę olimpijską na terenie więzienia. To już samo to takie troszkę w lesie. I, tak, to, ale wiecie, to jednak działa trochę na psychikę. Mieszkaliśmy w tych takich kontenerach. Pokój jednej kwiat ktoś miał, to tylko musiał wrócić łóżko i koniec. Nie? I wszystko było tak, było tak wszystko przeliczone, żeby przypadkowo za dużo nie było tego. W Sarajewie to już był okres, gdzie już żeśmy mieli obstawę, było parę śledzi w ekipie przebranych pułkowników, bo już się obawiali rozruby. Powiem państwu teraz, ja mogę sobie oficjalnie już powiedzieć, bo to już jest tyle lat. Ja miałem po prostu spotkanie z pułkownikiem. To była gdzieś godzina 20 po 20. Zadzwonił do pokoju. I się okazało, że wzywa mnie pan pułkownik Służby Bezpieczeństwa. Ja byłem kapitanem wtedy reprezentacji na rozmowę. No to poszedłem do niego w dresie. No to jak wszedłem, taki stół alkoholi, wszystko co byś nie chciał, nie? Zacząłem się śmiać z tego niego. I on mi mówi tak, że komputer mnie wybrał. Do trzeciego pokolenia sprawdziłem, że jestem pewne ucho. No, teraz ja się mogę śmiać z tego, a to nie było do śmiechu, bo ja miałem w tym momencie do wyboru. Albo współpracować, albo pakować manewry, do domu wracać.
No i to. Tak. Ale to była masakra tyśnia, to była masakra, to co jak chcieli wciela, jak chcieli na siłę po prostu wcielać do szeregi swoje tam do współpracy. Ja powiedziałem krótko, jadę do domu. Się trochę wystraszył, bo bym musiał powiedzieć dlaczego nie. I dzięki Bogu, że się nie połaszył na ten koniak, co tam był na stole. No ale takie czasy, myśmy mieli trochę ciężkie czasy i że na przykład wchodząc do samochodu, do autobusu, na granicy mieliśmy paszport, potrzymaliśmy sobie paszport, celnik przyszedł, pooglądał, wyszedł celnik, kierownik zebrał, a to też musiał być przynajmniej major. Najważniejsze było, żeby wrócił paszport. Człowiek nie musi. Panie Andrzeju, przepraszam, mam pytanie. Jakie były kije lepsze? Smolenie czy zaraz co grobie? Jest taka sprawa, nasi kije. To jest mit Smoleń. Czyli jaki był? To jest jak liść z drzewa w porównaniu z firmami zachodnimi. On robił to chałturę. W tym czasie nikt nie sprowadzał kij z zachodu, bo by nikt z Smoleniem nie grał, mało kto by grał. Ja grałem akurat, bo mi spasował. To był kij, że na przykład na 20 kij, jak stało, to mogłeś wybrać 3, które się nadawały do gry. Albo był łuk winetu do strzelania, albo ciężki, to im heblowali. Dzisiaj ja się pytam zawodnika, czy wie, co to jest hebel, on nawet nie wie, co to jest. Pierwszy, a my jak jeździliśmy, to pierwszy nasz wyjazd do Związku Radzieckiego, to był pilnik i hebelek ten mały taki do kija, Smolenia. I w tym czasie, co Smoleń robił kije z jesiona, z kawałka, to firmy Kochot i tam, Jofa, oni robili ze sklejki. To jaka to była wytrzymałość i porównywalność, to nie było w ogóle, tylko myśmy nie mieliśmy możliwości tymi kijami grać. Ja miałem taką sytuację, dostałem prykaz od prezesa Rodzonia, ja mam jechać do Bielska, bo oni mi zrobią kija takiego jak Smoleń. Ja Smoleń ja mogłem zrobić co chciałem, nie każdy z nas. Gazeta Krakowska podkręciła się i się... Panie Rzeku, właśnie przepraszam, że panu wydaje słowo. Ten pan, co tam siedzi z lewej strony, ja go pamiętam, jak go sobie naginał właśnie pod gazetą na tym... Nie, bo było możliwe. No i coś tego. I na studzience, dokładnie. Na studzience sobie naginał kija. Bielsko próbowało robić kije na wzór Kocho, czyli ze sklejki. Z tego nie szło wystrzelić. Po prostu to się nie nadawało w ogóle do niczego. I na tym skończyli. Dziękuję. Jak z perspektywy lat dzisiaj hokeiści, jeżeli chodzi o zdrowie, o jakieś na przykład kontuzje, które nie wychodzą dzisiaj. Na pewno taki duży wysiłek za mało procesu. To może wyjść, nie? Ja na przykład mam problemy z kręgosłupem. Z kolanami, jak przychodzi zmiana pogody, to mnie trochę nie łupie, bo miałem operowane kolana. A kręgosłup już parę razy, jak się schyliłem, tak zostałem. I tak dwa tygodnie później przychodzę do siebie. A to kręgosłup to jest to takie, to jest też, że te ciężary, duże ciężary coś odbiegają. To tak było na pajaca takiego, co tam było skakać ze sztangą, to jest 140 kg. Dzisiaj nie daje takich ciężarów ukryliście, bo po co? Także to. Bo to była metoda. Kto wytrzymuje, no to jedzie. Tak mówiłem wcześniej. To jest Państwa jeszcze jakieś pytania? Musimy zadawać, bo później Państwo zadajecie setki pytań, później podają to. Może to mi prośba, robię na wstąpienie życzenie. Miał to pytanie do Panu, żeby jednak wspomnieć i powiedzieć parę słów o tym niesamowitym meczu. Wiemy, o którym mówimy. Na Mistrzostwach Świata w Katowicach. Proszę, on będzie 6-4 ze Związkiem Radzieckim. Ale nie ma głównego bohatera. Nie ma głównego bohatera. Nie mam czekana. Ja teraz byłem... W sobotę byłem taką... To jest cykliczny program, ci aktorzy, co mają w tych akcjach, grają w hokeja i ja też tam byłem. No i Jocie też był. No i też mi wspominali, to ja mu tak w żartach powiedziałem, że już 40 parę lat jedzie na tych przeprawkach. Ale nie, no trzeba przyznać, że to jest facet, który w
chyba najszybciej karierę zrobił. Dwa sezony. Dosłownie, bo on gdzieś go tam wynajął trener przez trenera, gdzieś go tam w Siecach gdzieś go wypukali. Przy tym facet miał niesamowite predyspozycje. Wydolnościowe, biegowe. To przecież ja przypominam sobie pierwsze zgrupowanie na juniorach w Janowie, tam był stadion piłkarski, to tam robili testy na początku, jak to zawodnicy wyglądają. Ja jeszcze nie wystartowałem po przekątnej, a on już był na końcu boiska. Tylko później miał problemy, nie? Bo analogiczny stopień co innego koło, całkiem odwrotność, nie? Że on cały czas pracował na co, miał niesamowite zaległości w jeździe, nie? Także to dzisiaj do tyłu chyba nie umie dalej jeździć. Ja nie mówię złośliwie, broń mnie panie Boże, bo technika jazdy to jest naprawdę najistotniejsza rzecz i to jest ciężko jest posiąść naprawdę super technikę jazdy. Jeżeli od początku, dlatego ja jestem zwolennikiem, żeby jednak te pierwsze kroki jednak byli hokejści, zajmowali się tymi najmłodszymi tym naborem. Bo tam tego się nie nauczy, to trzeba pokazać. A magister WF-u nie jest w stanie pokazać, który na przykład nie był hokeistą. Bo nie pokaże, jak ma się zachowywać, jak ma kroki stawiać. Bo to takie deptanie jest, jak patrzę na niektórych, to tylko przychodzi, żeby odmęglić te swoje 40 czy godzinę i idzie do domu. To jest takie niepoważne. I z Jowczykiem to była sytuacja taka, że tak jak powiedziałem, że my się spotkali w Janowie na 18 i ja byłem do Oświęcimia i po roku czasu przyszedłem do Beldonu. I on zaczął, że my razem grali. Trenerzy nas stawili i tylko środkowi. A do środka z tyłu, nie wiem czy pamiętacie takie nazwisko, Robert Buralczyk, obrońca. No to był obrońca, który był z tyłu za mną. Wtedy ja byłem Jowczyk i na środek dali zawodnika, też, który grał w reprezentacji Kodziołka, bo tam taki był w Wojgonie. I myśmy wtedy zaczęli dwójkę grać. I to jest istotne właśnie, jak się wchodzi. Ja nie wierzę, są talenty, bo są talenty. Tak, pan. Ale ja nie wierzę, nie. Ja nie wierzę w coś takiego, że przechodzi z juniora i już będzie wielki grojek. Musi czasu być. Ja miałem to szczęście w klinicy, mając lat 16, zacząłem grać w lidze. A tylko dlatego, bo nie było komu grać. No bo taka prawda nie było komu mnie. I wsadzili mnie 16-latka, było dwóch zawodników, dwóch braci Nowaków było. I mnie tam wsadzili na lewe skrzydło. Ja to 16-latka. Nie, trzeba tak ile to skleili. Panie Andrzeju! Panie Andrzejku! Ciężko się dostać, bo przedtem byli te polscy trenerzy i dbali o wychowanie polskiego zawodnika. Dzisiaj nie wiem, czy on sobie w ogóle kopnął. Kopnąłby sobie pan. Panie Andrzejku, mogę panu zadać pytanie? Tak. O Darka syna, co porabia? Gra jeszcze w hokej czy nie? Darek ma 41 lat, już dawno nie gra. Nie gra, tak? Tylko ja tak młodo wygląda. Takiego syna! Muszę się powiedzieć. Dziękuję. Nie grać, kupę lat nie gra. Ale mieszka na co dzień w Stanach i tam ma firmę swoją i pracuje. Ale wnuk się w Chicago jest. Wnuk już próbuje coś. No tak, 12 lat ma wnuk. Tylko czekam, kiedy zagra. W menedżeru. Nie liczę na to. Zdecydowanie, bo tutaj jest na te dwa lata, te ósemeczki, przejście, przerzut ciała, ułożenie ciała, w miejscu skręt. Ja to miałem, że na przykład wjeżdżał na mnie zawodnik z tyłu, to się wykręciłem. To mi to dużo pomogło. Też kiedyś tak on też jeździł Leszek Kokoszka w jeździe też. Ale czy pan tyle bramek szczeli dla Zagłębia, dla Zagłębia, nie robił. Nie, bo to trzeba mieć pewne rzeczy wrodzone. Jak się bramkę szczeli, to ja uciekałem do boksu. Niektórzy robią show, ja tego nigdy nie robiłem. A jeżeli chodzi o szczelone bramki, to w reprezentacji mam do dzisiaj najwięcej szczelonych, 99. Także nie wiem kto to... Panie Andrzeju, na lód w KGA setka będzie. Ale na stole chyba. Ale to też nic z tego, to też nic z tego, bo...
tego, bo już od 15 lat nawet, żebym się piwa nie napił. No i 15 numer. Włączałem, jak skończyłem w hokeju. Panie Andrzeju, 15 numer na koszulce. 15. No. Chodzi o przeniesienie? Życzę sukcesów. Mimo, że pracuję w SMS-ie, ja to czarno widzę. Zwłaszcza jeżeli chodzi o sytuowanie. Bo już są odgłosy zawodników, że po prostu zrezygnują ze szkoły, a do Janowa nie pójdą. Bo bardzo się nikt nie zastanawia. Wiadomo jak, nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. No i chcą nam po prostu tą szkołę wyciągnąć ze szkoły stają. Z Sosnowca, żeby do Janowa przyjechać. 23 lata, gdzie są pieniądze? Gdzie są pieniądze? Przez 23 lata. PZKL nie dał nic. Argument mają jeden, po prostu, że jest mało lodu. No tu jest problem z lodowiskiem, jest problem. I to duży. No ale komuś przeszkadzała ta hala, która była. Ta druga. No wiemy komu. Wiemy komu. Ale to wraca z łąb poszła. Kurskiemu. Ja słyszałem, że ona stoi, że ją przenieśli po prostu. Ona nic się nie zagrażała, mogła być. Jako złą. No, ona mogła być. Chciałem spytać, jeżeli można, w jakim wieku panowie w ogóle wszystkich mężczyzn, którzy ją zagrali? Pytam o to, mam wokół na sześć. Dobra, dobra, dobra. A wokół kiedy grasz? Do 4 sezonów już gra. W jakim wieku panowie zaczynali? Zagrali swój pierwszy mecz? Ja zacznę i podam dalej. Pierwszy turniej w Krynicy, miałem lat 10, zrobiłem najlepszego strzelca i dostałem taką kasetkę góralską do golenia. Z górale. Do golenia! Ja to już nie pamiętam, ale w każdym bądź razie też chyba w tym wieku, bo to przedtem to były te berlingi, karlingi, także... Jaki? Już tego okresu człowiek nie pamięta, to było za wczasu. Czyli, że masz szansę być lepszy niż panowie? Tak, to nie czuć. Zacięcie musi mieć. No właśnie. Talentem, ale... Nie dostał jeszcze kasetu, bo przyglądamy do golenia. Proszę? To pewnie w jakichś takich pytlikach, gdzie tam mieliśmy po te 12, bo to się kiedyś dzisiaj są żaki, a kiedyś były karliki, pytliki, tak to się to nazywało. Z jakichś śląskich nas są wzięte, także myślę, że w wieku jakichś takich 11-12 lat. No jeździliśmy na te jakieś turnieje po Czech. Ale głównie jeździliśmy do Witkowic, bo to najbliżej już Witkowice, więc jeździliśmy na tą mniejszą halę tam, bo tego dniaka. Myślę, że taki pierwszy zagraniczny turniej, a to u nas jeździliśmy po tych turniejach tak, do Katowic, do Bytomia, także takie miejscowe, do Janowa, tak. Ale na pewno troszeczkę później niż tak w chłopak, w wieku 10 lat. Marku, mogę cię coś zapytać? Skąd taki strzał masz sklepy? Zajebisty, przepraszam. Ty się zrozumiałeś? To może wrodzony nie, ale wytrenowany. O właśnie, lewa ręka odpowiem. Ale zawsze... Taki dobry zamach za ucha. O, i okno, dziękuję. Panie, to pierwszy turniej. Do mikrofonu. Ciężko przypomnieć sobie, no na pewno tak jak Marek powiedział, że w tym wieku 10-11 lat, no taki turniej, nie wiem, czy pamiętasz, jak w Kędzierzynie był, jak on był, nie? Taki pierwszy turniej, gdzie to było tak gdzieś troszkę dalej niż na Śląsku, my pojechali, tam chyba 3 drużyny, czy 4 były odkryte lodowisko wtedy, także no coś nowego, bo nie ten tutaj okręg, prawda, tylko troszkę dalej gdzieś tam odjechaliśmy od Kędzierzynie odkryte lodowisko i jak może chłopak taki 12-letni podniósł kija, to już haczył o lampy. Wisiałem takim łukiem. Gdyby ktoś się mocniej wybił, to by spokojnie główką lampę zahaczył. Przechodziło się jeszcze górą przez ten. Do szatni się przechodziło przez trybunę. Nie było żadnego takiego przejścia, bo to było po jednej stronie. Przechodziło się z boksów. Przez trybuny do góry i schodziło się, tak jakbyśmy na stadionie ludowym schodzili z góry na dół. Na dół, a Pryszczyc był, chociaż nie, bo nie wiem. Pryszczyc był? Tak. Zimna woda. Jakieś nowe lodowiska, które nie lubiliście jeździć. Na przykład, albo fajnie wam się grało.
Wy tam nie na pewno. Bardzo się wygrał w Sosnowcu. No. A gdzie? Ja mówię poważnie. Ale chodzi o datę, o Lubno. To była masakra. Nie chcę mówić. Tu w Sosnowcu. Bo jak tam zrobił dyrektor zmiany, to nagle umieli wodę zagrzać gorącą i nawet parafinę to i do tego stopnia, że myśmy, to była, dla nas to było przekręcło, bo myśmy jeździli na wyjazdy i najwięcej punktów, żeśmy tracili, bo to była stosunkowo dość bardzo zaawansowana technicznie drużyna w tym czasie. I na takim lodzie to nie szło w ogóle grać. Podaje się po lodzie, a tu gdzie krążek twarz, bezpośrednio zawodnikowi posiedzieć tam. Taka ekipa była robistów paskudna, a nie chcę mówić, jak to sprawa była załatwiona, bo trochę tak nieładnie załatwiłem sprawę. To była niedziela 17 i koniec. Kto tam słyszał, to wie, o co chodzi. To nie szło. Po prostu jak coś nie pasuje, jest tragiczne, no to co na to się robi? A trzeba to zmienić. Do sukcesu klucz zawodnicy i kibice chyba w tym momencie, skoro ta platforma... Nie, jeżeli chodzi o kibiców, to na pewno mieliśmy wspaniałych kibiców i bardzo dużo jeździło za nami. To nie tak jest, że to... I pamiętam po tym meczu, że był komplet, jeszcze nie było... To jest ten okres, gdzie jeszcze nie było foty tych krzesełek, tylko były ławy. Siedzieliśmy na schodach nawet. Tak jest, to tam ponad 6,5 tysiąca, bo tam było czwark, no. Na trybunach. Także to i nie wiem jak komu, ale to nie ma nic piękniejszego, jak się wchodzi na taflę, a tu pełna trybuna jest w koło. Nie, ale to jest, no to trzeba przeżyć. Trzeba być na dole i w pewnym momencie mecz się zaczyna i się nie słyszy tego. Po prostu wyłączamy się, nie słychać tego. Tak, ale ciężko. Jest chór, ale gdzieś w tym momencie człowiek jest. Szczególnie po strzeleniu bramki. Po strzeleniu bramki się komunikujecie wtedy. A no. Tak, ale muszę tutaj powiedzieć, że mieliśmy parę takich. Ja ogólnie nie przywiązywałem wagi i nie pamiętam, ale takie w szczególności dwa mecze. Tośmy grali w Katowicach 9-1, żeśmy 7-1, żeśmy przegrywali. Wyciągnęliście tam. Było 9 minut do końca i żeśmy to wyciągli na 8-7. I drugi mecz taki był w Janowie, to był też bardzo ciężki teren. To pusie myśmy nazywali Janów, nie? To jeszcze Hanisz bronił, nie? Było 5-1 i 4 minuty do końca. I żeśmy wyciągli na 6-5. A jeszcze opowiadam mi kwestię pamięci Andrzej Nowak. Graliście mecz nieboszczy i było po dwóch wersjach 1-0 dla Skoczniowca i był telefon Sosnowca prezesa Rodzenia i wygraliście 9-1. To nie, to nie, pamiętacie? Nie, to było co innego. Myśmy mieli już wtedy w Gdańsku mieliśmy już pewnego mistrza. Ograliśmy Kraków i graliśmy do Gdańska i po pierwszej sesji przegrywaliśmy 1-0. 1-0. I trener przyszedł bardzo taki zdenerwowany i mówi tak, żeby nie poszło machu, to nie głupi człowiek. I mówi tak, żeby nie wyszło, że Zagłębie rozdaje, bo Stoczniowiec i Krakowie walczą o utrzymanie. I od tego też zależało, myśmy rządzili wtedy, nie? I po pierwszej tekcji 1-0, w szatni awantura i powiedział tak. Mogę mówić? Powiedział tak. Nie, a skąd? Po pierwszej tekcji powiedział tak. Panowie, za każdą bramkę flaszka. Skończyło się 10-1. Oczywiście 5 flaszek przyniósł, a 5 już dał na miejscu. Bo to był ostatni mecz w lidze, nie? Kłamujmy się, czy to było kiedyś, czy to jest dzisiaj. Odreagowanie, każdy odreaguje, to nie alkoholem odreaguje, ale nie narkotykami, bo to jest na pewno zdecydowanie lepsze, jak, ale to wszyscy tak robią, czy piwo, czy alkohol, obojętnie. A skąd? Nie. Po meczu.
Po meczu do autokaru, czyli już 5 razy. No. Nie, nie, to nie jest takie proste, bo nie. Jeżeli chodzi o alkoholem, to można sobie naprawdę zrobić daleko z siebie. Zrobić. Naprawdę, to jest bardzo niebezpieczne. Ucieka wszystko. No. Nawet na kacu. Na drugi dzień jest niebezpieczne. Są tak szybkie reakcje zawodnik ma na lodzie, że nie jest w stanie zareagować, bo jednak otępia alkohol, ruchy i tak dalej. A przy tym jeszcze najgorsze, bo jeszcze odwagi dodaje do tego wszystkiego. No i tutaj jest nie takie, że można sobie nawet tragicznie, może to się tak może. A przy tym, wiecie Państwo, te łyżwy, które na którym jeżdżą w okresie, to są brzydkie. Już było parę takich wypadków, że jeden drugiego przeciął i to śmiertelne wypadki były, nie? No akurat nie tutaj, to żeśmy takich kontuzji nie mieli potem poważnych. Ja tam parę zębów wyniósł też, a tak to złamania. Tyle lat grałem, ponad 23-4 lata i złamania nie miałem akurat, jakoś się mijał. Ale ja też uważam, że kontuzje to wychodzą też z pewnych rzeczy. Złe przygotowanie zawodnika do sezonu. Kiedyś podstawą przygotowania było zgrupowania letnie, było później zimowe i dopiero wchodziło się w etap już ligowy. Kluby to poskracały ze względów finansowych. Ta liga zrobiła się tak śmieszna w pewnym momencie, że w lutym już było połowy zamiatane i zawodnicy, były takie sezony, że zawodnicy grający w reprezentacji w lutym już mieli pozamiatane, a mistrzostwa w kwietniu. Bo już nie grała jego drużyna. A to wszystko było ze względów na oszczędności. Myśmy jeździli na ligę dzień wcześniej do Krakowa. Autobus, hotel, przygotowanie, śniadanie, rozjazd po południu mecz. A dzisiaj do Gdańska się jedzie w dniu meczu, wychodzi z samochodu, parówkę zje, wchodzi na lód i wraca. No to co, bo to znów oszczędność. I co to jest za przygotowanie? Po 10 godzinach siedzenia zawodnik ma dać z siebie wszystko i ma... To nie wyciągnie się tego z zawodnika. To co płyną, ale to wszystko pieniądze. Obowiązkowe kartki polskiej lidze kiedy weszły? No i do 60. Tak, tak, tak. Tak, bo koniec 68-69 rok, 70 już były kaski. Bo ja w rezultacie ja zacząłem w 72 roku w lidze. Czy pierwsze? To już kaski były obowiązkowe. Tak samo maski dla bramkarzy. Pierwszy bramkarz, przepraszam Panie Andrzeju, był Włodek Olszczyński, który przyjął z tą maską. Tak było czy nie? Tak, tak, ale to były inne te maski. Dzisiaj przez to, że kije są opozytowe, to idzie jak z armaty ten krążek. Jest szybszy jak trzeba. Nie? I te bramkarze nie nadążają wyłapywać, także dużo na głowę przyjmują. I te krasy są całe pogięte. A później ma problemy, nie? Jeden mecz utkwił mi w pamięci. Wyjechałeś za własnej bramki i samolejowi wcisnąłeś krążek tutaj między tym. Jak ty to zrobiłeś? Bo tak było. To tak było. Nie wiem, ale bramka była, to jest chyba dobrze. Było, bardzo dobrze. A pieprzą kijem, wyjechał. Mecz był z Polonią, jak się nie mylę. Z Polonią, tylko z Polonią. Tak, ale wyjechałeś sobie z naszej bramki, objechałeś wszystko i ucisnąłeś tam. Ciężko powiedzieć. Ale szacunek dla ciebie za wszystko. Musiałem zamiast tu pytać. Anegdotkę odnośnie młodszego kolegi Jarka. Tam jest parę lat różnicy między nami. Sezon nowy się zaczyna, zostałem i z nami na środku, między mną a Jobczykiem zaczął grać Jan Madeksza. No i tak, że mi serca zająć. No i nagle zostaję wezwany do prezesa Rodzonia na dywanik. No to poszedłem.
Byłem tam dwa razy. Raz jak, jak się zwalniało, jak chciałem odejść, to to mnie odcięli wszystko. I to dwa razy rzeczywiście u niego byłem. No i zachodzę do prezesa, a on mi mówi tak. No i co wy to wyprawiacie z tym matek? Ja mówię, to co? No matek się zaczął brać w ściele. To, bo do pustej dajecie. No nie, nieważne. I on mówi tak. Będzie z wami na środku grał Jarek Morawiecki. A ja mówię, a kto to jest? Ja nie znałem faceta. Jarek przyszedł z Gniorów do nas na środek. I muszę powiedzieć jedną rzecz. Pierwszy raz Króla Strzelców zrobiłem z młodym środkowym Morawieckim, który przeszedł z obrony jako środkowy do ataku i w następnym sezonie już zagrał w reprezentacji seniorów. Grałem z Jorczykiem, parę razy otarłem się tylko. Nie było szans się przebić. Dosłownie, powiem uważnie. To jest okres, gdzie z Jarkiem zagrałem dwa sezony. On zrobił w drugim sezonie wicekróla, ja zrobiłem króla i wyjechałem wtedy do Niemiec w 86 roku. Także później jeszcze raz zagrałem jeden sezon w 90. No myślę, że Jarczyk miał zupełnie... To Państwu dziękujemy za udział. To się następnie spotkać, będziemy Państwa informowali. Super, fajnie, że jesteście z nami. Dzięki, że nam się mieszacie, bo to spotkanie, bo jest inna publika.